Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam was bardzo serdecznie w moim materiale z unboxingu kolekcjonerskiej edycji drugiej odsłony cyklu gier RPG, za którego stworzeniem stoi niemieckie studio Piranha Bytes. Mowa o Elexie 2, który kontynuuje wątki rozpoczęte w pierwszej części serii, pozwalając graczom prześledzić dalsze losy Jaxa. Całe pudełko prezentuje się naprawdę nieźle, warto na nie poczekać, a tutaj macie jego pełną zawartość. Oczywiście omówię wam ją po kroku. Pierwszy to album koncepcyjny na CD Cassandra, w którym mamy 10 tracków koncepcyjnych do gry. Później oczywiście znajduje się tutaj brelok o długości 5 cm, który możecie wykorzystać jako zawieszka do kluczy albo gdzieś tam na plecak, jeżeli chcecie, bardzo też ładnie wykonany. Dalej mamy soundtrack na dwóch płytach CD. Co do opakowania robi wrażenie, jest to naprawdę wszystko dobrze zapakowane, dobrze wykonane. No i możemy sobie odsłuchać oczywiście wszystkie tutaj soundtracki, które znajdują się w grze. Są to aż dwie płyty CD ze względu na to, że troszeczkę ich mamy, a muzyka z gry jest naprawdę bardzo fajna, bo miałem okazję zagrać przedpremierowo i też teraz streamuję rozgrywkę z tej gry. Zresztą zapraszam na mój kanał, żeby pooglądać. Dodatkowo mamy steelbooka, gdzie możemy wsadzić CD-ROMa z naszej gry. Jest on bardzo fajnie wykonany. Oczywiście mamy tutaj ładne grafiki i nawet co do materiałów jest to naprawdę super robota. A tu mamy właśnie na PS4 edycję Elexa 2 z możliwością upgrade'u na najnowsze konsole, czyli do PS5. Dodatkowo mamy artbook twardej oprawie, co ma ponad 80 stron zawartości z gry. Mamy tutaj różnego rodzaju infografiki, mamy tutaj różnego rodzaju postacie z gry, opis wszystkiego, jak to wszystko wyglądało. Mamy też wszystkie wzory i jest on też super wykonany. Dodatkowo co do wykonania jeszcze mamy tutaj opis, że jest on z Elexa, więc jak sobie gdzieś na półeczce ustawimy, będzie dobrze się prezentować. No i wisienka na torcie, czyli figurka Alba o wysokości 24 cm prawie i średnicy podstawki 20 cm jest dosyć spora. Bardzo fajnie wykonana, dobrze się prezentuje i robi wrażenie. Jeżeli ktoś kolekcjonuje właśnie takie figurki z gier, to będzie bardzo zadowolony, bo robi mega piorunujące wrażenie. Co do jakości wykonania też jest bardzo super. I piszcie w komentarzach, czy wy zbieracie kolekcjonerki, czy lubicie takie figurki, bo moim zdaniem właśnie gamingowe biurko super prezentuje się z takimi ozdobami. Co do całej paczki, bardzo czekałem, bardzo się cieszę, że mam właśnie tą wersję kolekcjonerską, bo jest bardzo fajna, nie umiałem się doczekać. Piszcie, czy wy lubicie kupować właśnie wersje kolekcjonerskie gierek, czy wolicie raczej gdzieś tam korzystać z jakichś platform do zakupu gry i popykać sobie po prostu bez żadnych figurek i rzeczy. I co wasze zdanie powinno znajdować się w takiej wersji kolekcjonerskiej? Jak dla mnie ta kolekcjonerka jest bardzo fajna. Widziałem różnego rodzaju kolekcjonerki, sam posiadam kilka, więc ja oceniam bardzo pozytywnie. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, co wy sądzicie o tym i co byście chcieli przykładowo, żeby było dodawane do takich wersji kolekcjonerskich. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!